Challenge Wrocławia, dzień czwarty. Halę sportową Orbita we Wrocławiu we władanie dostały florecistki. Ponad 500 uczestniczek wzięło udział we florytowym międzynarodowym turnieju dziecięcym Challenge Wrocławia rozegranym we Wrocławiu. Zakończył się floret kobiet, ponad 500 zawodniczek z 25 krajów, to chyba najwięcej w dotychczasowej historii. Spadliśmy niestety na czwarte miejsce w klasyfikacji medalowej, choć mamy najwięcej medali, 10, tak samo jak Węgry i Rosja, ale brak nam tych złotych, aż tyle. Nawet Izrael nas wyprzedził, choć ma 4 medale, to ma 3 złote. Zobaczymy jeszcze po szabli, jak będzie. W licznej stawce 139 zawodniczek najsilniejsze okazały się Rosjanki, chociaż nie do końca. Pierwsza Rosjanka, Diana Babajewa. Ale drugie miejsce w kategorii U15 zajęła Polka, Karolina Żurawska, Budowlani Toruń. Nazywam się Karolina Żurawska, zajęłam drugie miejsce. Jest to bardzo duży turniej, bo jest dużo zawodników z innych krajów. Półfinał był bardzo ciężki, ponieważ miałam stoczoną ciężką walkę 15-14 z Rosjanką i już we finale miałam mało sił. W całym bardzo wyczerpującym turnieju przegrała tylko jedną finałową walkę. Trzecie miejsca zajęły Rosjanki, Irina Krasnopierowa i Azalia Abdulina. W kategorii U13 boje toczyło 220 zawodniczek. Wśród nich pierwsza Rosjanka, Irina Zorina. Druga, Wiktoria Pevzner, USA. Trzecie miejsca zajęły Lichi Pirkoren z Izraela oraz Emily Tsang z Wielkiej Brytanii. Florecistki U11 stawiły się w liczbie 147. I tu pierwsza Jilly Kulicki z Izraela, druga Elena Komarowa z Rosji. Jedną lokatę niżej z rywalizacji najmłodszych florecistek została sklasyfikowana Karolina Makowska z Fundacji Gdańskiej Szkoły Florytu. Podium uzupełniła Rosjanka Marina Korol. Poniedziałek będzie ostatnim dniem zmagań szermierzy w ramach Challenge Wrocławia. Piątego dnia zawodów odbędą się turnieje szablowe. Równolegle walczyć będą dziewczęta i chłopcy. Zapraszamy do Wrocławia.